W zamku Bolczów znaleźliśmy się niejako przez przypadek. Miała być to wycieczka zastępcza, gdyż pogoda nie pozwoliła nam tego dnia wdrapać się na Śnieżkę. Pewnie dlatego nasze zaskoczenie było kompletne, gdy okazał się on obiektem niezwykle ciekawym, w pewnej mierze kompensującym niezdobyty szczyt. Z tego powodu niestety również nie zabrałem ze sobą lepszego sprzętu i całość materiału rejestrowałem telefonem. Z góry więc przepraszam za jego jakość. Historia zamku jest ciekawa, acz skomplikowana, gdyż niejednokrotnie przechodził on z rąk do rąk. Początki wsi Janowice, której administracyjnie podlega ukryty w gęstym lesie zamek Bolczów, sięgają prawdopodobnie XIII wieku, choć pierwsza wzmianka na jej temat pochodzi dopiero z 1334 roku, a wraz z nią pojawia się zapewne jej ówczesny mieszkaniec, być może sołtys Franciszek von Iwanewicz. W połowie XIV stulecia osada ta jeszcze wraz z Miedzianką i Mniszkowem wchodziła w obręb dóbr rodu de Bayer, pochodzących z Bawarii. W roku 1370 jego przedstawiciele Albrecht i Heinrich de Bayer sprzedali góry położone od strony Karpnik klerikusowi Bolczen, a wraz z nimi wieś Janowice i połowę wsi Miedzianka, o której to wsi warto by było zrobić osobny materiał, bo stanowi ona bardzo ciekawą historię. Wkrótce po tej transakcji nowy właściciel tych ziem, ochmistrz książąt świdnicko-jaworskich z bogatego rodu Bolcze, wzniósł na północno-zachodnim odgałęzieniu grzbietu Rudaw Janowickich zamek warowny, którego istnienie potwierdza dokument datowany na rok 1375. Przypuszcza się, że obok oczywistej funkcji rezydencjalnej murowane założenie obronne miało też wzmocnić ochronę hut położonych w Dolinie Janówki i w Dolinie Hutniczego Potoku, należących obok kopalń miedzi do najcenniejszych ogniw klucza majątkowego klerikusa Bolcze. Najstarszymi udokumentowanymi przedstawicielami rycerskiego rodu Bolcze, Bolz po niemiecku, byli pochodzący z Turyngii Heinrich i Rupert Bolz, którzy w 1251 roku służyli u boku księcia legnicko-głogowskiego Bolesława Rogatki. W następnym pokoleniu na kartach historii zapisali się, choć tylko epizodycznie, bracia Herman i Rupert, o których wiemy tylko tyle, że w 1318 roku wskazano ich jako patronów kościoła we wsi Rypersdorf, obecnie Godziszowa koło Jawora. W tym czasie Bolczowie posiadali już liczne, choć rozdrobnione majątki, a ich pozycja na dworze książęcym rosła w siłę. W drugiej połowie XIV wieku piastowali urzędy marszałków, byli także panami na Cisach, obejmując je wkrótce po wybudowaniu owego zamku przez Bolka I. Przez pewien czas w rękach tego rodu znajdowały się także warownie w Strzegomiu, w Leniu i Świeżawie. Najbardziej znanymi przedstawicielami tej rycerskiej rodziny byli Nikel Bolcze, burgrabia w Cisach i Świeżawie, a także klerikus Bolcze, ochmistrz książęcy i koniuszy królewski, burgrabia na zamku Sokolec, właściciel zamków Bolczów, dworu w Miedziance oraz kilku hut i kopalń. Nazwa warowni wywodzi się zapewne od imienia jej fundatora, klerikusa Bolcze. W średniowiecznych dokumentach zamek tytułowano Bolzen lub Boldenstein. Bolchenstein, zwano go także Polsenstein. W czasach nowożytnych ruiny określano mianem Polsenschloss, Bolsenschloss, a czasami, być może przez pomyłkę, Bolkenschloss. Wkrótce po II wojnie światowej pojawiło się ujmujące określenie Bolkowy zamek, które zmieniono w 1950 roku na Bolczów. Od drugiej połowy XIV wieku aż do schyłku kolejnego stulecia klucz dóbr miedziankowskich wraz z Janowicami i zamkiem Bolczów wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli. Jeszcze w wieku XIV należał on do czeskiego możnowładcy starosty Kłodzka Puty, a później do Hanosa Wildberga, który w 1397 roku odsprzedał go braciom von Illenburg, Wendowi, dwóm Ottonom oraz Potto. Już jednak w roku następnym pierwszy z wymienionych przekazał warownię braciom Konradowi i Reinhardowi von Buralowicz. Kolejnym zapamiętanym przez historię właścicielem Bolczowa był Hermann von Czetrlitz, wzmiankowany
w roku 1433, zapewne w związku z oblężeniem i zniszczeniem zamku przez reprezentujących interesy biskupa wrocławskiego mieszczan świdnickich przybyłych tu zbrojnie, by położyć kres częstym rabunkom na drogach. Bolczów w tym czasie mógł więc pełnić funkcję bazy wypadowej lub kryjówki dla lokalnego rycerstwa, które sympatyzując z ruchem husyckim nie stroniło od bandyckich rozbojów ukierunkowanych głównie na przejeżdżające w okolicy tabory. Rok później majątek znajdował się już w rękach braci von Liebenthal. Odtąd, niemal do końca XV wieku, jego dzieje pozostają nieznane, co pozwala snuć przypuszczenia, że zrujnowana podczas wojen husyckich warownia nie była wykorzystywana jako siedziba kolejnych właścicieli. W 1491 roku Miedzianka wraz z zamkiem Bolczów przeszła w ręce Konrada von Hochberga, kasztelana zamku Grodziec, a w przyszłości właściciela zamku Książ i starosty księstwa świdnickiego. Ten w 1512 roku sprzedał położone w Rudawach dobra Hansowi Dipoltowi von Burghaus, urzędnikowi górniczemu reprezentującemu interesy księcia Karola Ziembickiego, który zainwestował dużą sumę w budowę kopalń z nadzieją, że znajdzie tutaj znaczne pokłady złota i srebra. On też zapewne po roku 1519 rozbudował dwór w Miedziance i podniósł z ruin zamek Bolczów, powiększył jego układ przestrzenny i zmodernizował fortyfikacje. Kiedy kopalnie przestały przynosić oczekiwany dochód, von Burghaus lub jego syn Adam popadł w zatarg z górnikami, a w konsekwencji został zmuszony do sprzedaży części swego majątku. W ten sposób w 1529 roku zamek wraz z folwarkiem Wianowicza Wielkich kupił za kwotę 1400 guldenów rycerz Franz von Reibnitz z Kłaczyny, pełniący w roku 1535 roku funkcję komtura krzyżackiego w Oleśnicy Małej, a od 1536 roku namiestnika zakonu krzyżackiego na Śląsku. W tym czasie nie mieszkał on już jednak w Bolczowie, ponieważ w 1532 roku sprzedał go pochodzącemu z Poznania kupcowi Aleksandrowi Holzschuler. W 1537 roku zamek Bolczów przeszedł na własność pochodzącego z Alzacji Josta Ludwiga Dica, sekretarza królewskiego Zygmunta Starego, krakowskiego bankiera, finansisty i dziejopisarza. Dietz bynajmniej nie zdecydował się zamieszkać w tak odległym od wielkiej polityki miejscu. Wydzierżawił więc warownię swemu pełnomocnikowi Heinrichowi Tule. W tym czasie Bolczów pełnił funkcję strażnicy, a być może również skarbca usytuowanej w pobliżu kopalni miedzi, skąd zapewne decyzja o jego modernizacji obejmującej przede wszystkim rozbudowę zespołu bramnego z potężną basteją i barbakanem oraz nadanie całości wystroju odpowiadającego wymogom estetyki doby renesansu. Po śmierci Decjusza Miedzianka wraz z towarzyszącymi jej dobrami przeszła w ręce Hansa i Franza Helmanów von Kupferberg. W 1562 roku majątek ten został podzielony na dwie części. W pierwszej znalazł się Niszków oraz Janowice z Bolczowem, w drugiej Miedzianka. Podział ten miał nastąpić drogą ciągnięcia losów. W ten sposób Franz von Helman, starszy z braci, otrzymał Miedziankę, natomiast Hans pozostałe dobra. Sprzedał on je w 1575 roku Hansowi von Gersdorf z Sichowa, po którym odziedziczył Christoph von Gersdorf. Spadek nie został jednak w rodzinie, bowiem w 1608 roku Christoph odstąpił go wraz z okolicznymi dobrami Danielowi von Schackhorst, właścicielowi zamków Gryf i Chojnik. Jeszcze w tym samym roku von Schackhorst rozpoczął trwające 2 lata pracę przy modernizacji warowni, rozbudował też i umocnił dwór w pobliskich Janowicach Wielkich. Po wybuchu wojny 30-letniej Bolczów początkowo służył za schronienie okolicznej ludności różnego stanu. Wkrótce jednak został wzmocniony i obsadzony stałą załogą cesarską. W tym czasie dwukrotnie zdobyły go wojska szwedzkie w roku 1641 oraz 4 lata później przypuszczalnie na skutek zdrady jednego z obrońców. Szczególnie dramatyczna i brzemienna w skutkach okazała się zimowa noc z 5 na 6 grudnia 1645 roku, gdy pod zamek podłożono ogień. Spłonęła wówczas drewniana konstrukcja wraz z poszyciem i więźbą dachową. Również część murów nie wytrzymała wysokiej temperatury i popękała. Próby odbudowy nie powiodły się. I po kolejnym pożarze we wrześniu 1646 roku warownia została opuszczona i popadła w ruinę.
Po 1679 majątek wraz ze zniszczonym już zamkiem nabył od Maksymiliana von Mauschwitz-Erdmann hrabia von Promnitz, minister tajnego gabinetu Augusta II Mocnego, pan na żarach i w pszczynie, który zapłacił za niego 27 tysięcy talarów śląskich. W rękach tego rodu Bolczów znajdował się do czerwca 1765 roku, by w wyniku transakcji pomiędzy Johannem von Promnitz a Christophem Friedrichem zu Stolberg-Wernigerode wejść w skład dóbr rycerskich w Janowicach, Cińsku oraz Miedziance. W tym czasie narodziła się wśród zamożnej części społeczeństwa moda na romantyzm średniowieczny, na czym skorzystał także i Bolczów, który choć już wówczas w postępującej ruinie, odwiedzany był chętnie m.in. przez przedstawicieli rodziny królewskiej von Hohenzollern i jej gości. Zapewne na fali tych uniesień rezydujący w Janowicach wielki wnuk Christiana hrabia Wilhelm Stolberg-Wernigerode, już jako emerytowany oficer armii pruskiej, polecił odgruzowanie starych ruin i doprowadzenie do stanu umożliwiającego ich bezpieczne zwiedzanie. W ramach tych prac wzmocniono część murów, a część zrekonstruowano, odgruzowano wydrążoną na dziedzińcu studnię, wybudowano drewniane schody i ganki, a na zamku wysokim wzniesiono gospodę w bardzo modnym w owych czasach stylu szwajcarskim. Na początku XX wieku w sąsiedztwie gospody zbudowano schronisko turystyczne, które funkcjonowało jeszcze przez początkowy okres II wojny światowej. Pierwsze po wojnie i jak dotąd najbardziej zaawansowane prace konserwatorskie miały miejsce na zamku w połowie lat 60. XX wieku. Wycięto wówczas porastającą mury roślinność, przebudowano część schodów i przejść, wzmocniono też brzegi fosy, nad którą przerzucono drewniany most. Efekt tych prac doskonale widoczny jest do dnia dzisiejszego. Do kwestii schroniska turystycznego w Zamku Bolczów. W okresie niemieckiego panowania na tym terenie w obrębie murów zamkowych, wpisanych z kolei w naturalne skalne otoczenie, wzniesiono niewielką przybudówkę, która je mieściła, oferując miejsca noclegowe i wyżywienie. Dopiero w 1949 roku jeden z pracowników Urzędu Powiatowego w Jeleniej Górze, zarazem członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Artur Szyndlerowicz, udał się na rekonesans w Góry Sokole, z którego sporządził notatkę służbową. Zwrócił w niej uwagę, że od kilku lat nikt nie dba o ruiny jedynego w Rudawach zamku, co w niedalekiej przyszłości może doprowadzić do ich całkowitej zagłady i do rozkradzenia zamkniętego schroniska. W tym samym roku w sprawie Bolczowa wypowiedział się też znany sudecki przewodnik Tadeusz Steć, proponując wznowienie działania tutejszego schroniska na wzór zamku Chojnik, gdzie na taki właśnie ruch się zdecydowano. Steć zwracał również uwagę, że powtarzane w okolicy legendy o skarbach pozostawionych na zamku przez uciekających Niemców doprowadziły do tego, że mury obiektu zostały w wielu miejscach porozbijane przez osoby łase na szybkie wzbogacenie się. Brak opieki nad zamkiem i schroniskiem ułatwiał zadania domorosłym poszukiwaczom skarbów, a w gruncie rzeczy po prostu wandalom. W 1960 roku na miejscu pozostał już tylko drewniany szkielet budynku, który ostatecznie rozebrano 5 lat później w ramach, jak się uważa, pierwszych prac konserwacyjnych podjętych na Zamku Bolczów po włączeniu Rudaw Janowickich do Polski. Pozostawiono wówczas jedynie kamienne fragmenty ścian schroniska, które są dobrze widoczne do dziś. A na koniec, skoro jest zamek, to musi mieć on swą legendę. Ponoć spacerując pośród ruin wciąż można poczuć obecność tajemniczego kusznika Jano, który prawdopodobnie był budowniczym Zamku Bolczów. Mógł być również mordercą. Według legendy Jano żył w XIV wieku. W okolicy dzisiejszych Janowic Wielkich rozwijało się wówczas górnictwo miedzi. Zjeżdżali się tam liczni gwarkowie. Znajdowali pracę, zostawali i tak powstała osada. Ludzie toczyli w niej spokojne, szczęśliwe i dostatnie życie. Oprócz Polaków było tam wielu Niemców, którzy też bogacili się dzięki złożom miedzi. Życiu w osadzie przyglądał się Jano, tajemniczy kusznik, który nie mógł znieść tego, że niemieccy górnicy stanowili dla Polaków bardzo silną konkurencję. W akcie zemsty zabijał ich. Były to dziwne, owiane tajemnicą morderstwa wykonywane cicho i precyzyjnie za pomocą strzał zakończonych srebrnymi grotami. Ludzie z pobliskich wsi z przerażeniem mówili o kuszniku Mściciel z Miedzianej Góry. Zaniepokoiło to panującego wówczas księcia Bolka II. Zorganizował turniej rycerski, który wygrał właśnie Jano. Książę docenił jego nieprzeciętne umiejętności i postanowił go wynagrodzić. Darował rycerzowi wszystkie winy, ponieważ był najlepszym strzelcem turnieju. Jano został pasowany na rycerza i w swym herbie miał umieścić 3 groty na znak, że w obecności księcia zabił celnymi strzałami 3 ptaki w locie. W zamian miał za zadanie wybudować zamek warowny w pobliżu Miedzianej Góry i do końca swoich dni chronić miejscowych gwarków i strzec szlaków handlowych. Jano
wykorzystał szansę i zmienił się z mordercy w szlachetnego rycerza. Postanowił złożyć hołd księciu, od którego otrzymał łaskę, dlatego wybudowany zamek nazwał od jego imienia Bolczów. Miejscowa ludność nazwała zaś wieś Janowice Wielkie na cześć nowego, dobrego pana.